tu nie za wysoko? Widać mnie? Troszkę. Troszkę chyba, nie? Czy Polsat się nie obrazi, jak trochę obniżę? O, lepiej. O, tak lepiej. Gotowi wszyscy, czy jeszcze chwilkę? Poczekamy. Możemy? Tak? Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Jesteśmy w Gdańsku. Razem ze mną jest poseł do Parlamentu Europejskiego Janusz Lewandowski oraz pan poseł Tadeusz Aziewicz. Jesteśmy dzisiaj tutaj z Państwem, dlatego że wczoraj dotarły do nas niepokojące informacje o tym, komu mają być sprzedane m.in. stacje Lotos. My już w lipcu 2020 roku wspólnie z panem posłem Tadeuszem Aziewiczem pytaliśmy ministra, w czyje ręce trafi Lotos, czy nie będzie przypadkiem tak, że dojdzie do wyprzedaży majątku narodowego, czy nie będzie przypadkiem tak, że Lotos, polskie stacje trafią w obce ręce, być może w ręce powiązane z rosyjskim kapitałem i z rosyjską, jak na końcu zawsze się okazuje, z rosyjską polityką, co byłoby bardzo groźne. My na najbliższym posiedzeniu Sejmu, a w najbliższą środę ten Sejm się rozpoczyna, będziemy domagali się pełnej informacji na temat transakcji związanych z połączeniem Orlenu z Lotosem i jednocześnie transakcji związanych ze sprzedażą czy wyprzedażą tak naprawdę Lotosu, naszej pomorskiej, gdańskiej, ale nie tylko polskiej perełki. Takich informacji będziemy się na pewno domagać i każdego dnia będziemy przypominać, czym jest interes narodowy, bo mamy dzisiaj takie pełne przekonanie, że polski interes narodowy w rozumieniu PiS-u po prostu stanął na głowie i wszystko się dzieje dokładnie odwrotnie, niż powinno się dziać. I Państwu pokażę jeszcze taką tabelkę, jak będzie wyglądała kwestia własności stacji benzynowych w Polsce, jak dojdzie do tych transakcji, o których mówimy. Polskie stacje będą w mniejszości, a obcy kapitał te stacje przejmie. I my dzisiaj jesteśmy tu po to, żeby konkretne pytania rządowi zadawać, ale przede wszystkim po to, żeby domagać się odpowiedzi na te pytania. Oddaję głos panu posłowi Januszowi Lewandowskiemu. Dzień dobry państwu. Rozbiór Lotosu to nie jest jedyne świadectwo tego, jak sobie poczyna rząd PiS-u na terytorium Krynoobrego Pomorza. Traktując to jak kolonizator, nie może podbić, nie może zdobyć, więc zabiera aktywa. W roku 2020 przejęto Energę, perłę Pomorza, za 1/4 wartości sprzed roku 2015. Teraz następuje rozbiór, rozgrabienie Lotosu, bo to żadna fuzja. To jest takiego typu rozgrabienie Lotosu, jego składników majątkowych, iż na tych składnikach ma być wyhodowany zagraniczny konkurent dla naszych firm. Dzieje się to, z przykrością stwierdzam, z przyzwoleniem Solidarności. Pozostałe związki zawodowe reprezentujące większość załogi grupy Lotos nie były uczestnikami porozumienia w grudniu pomiędzy związkami zawodowymi oraz zarządami Lotosu, Orlenu czy PGNiG.
parę dni przed upłynięciem kolejnego terminu, który dała Komisja Europejska. Komisja Europejska trzykrotnie przedłużała terminy, by w końcu ujawniono, na czym ten rozbiór Lotosu ma polegać. My nadal nic nie wiemy, więc są obawy i są spekulacje, bo wiemy, że apetyt na stację Lotosu od połowy zeszłego roku zgłasza węgierski koncern MOL. To jest koncern, który jest do pewnego stopnia narzędziem polityki premiera Orbana, który rozprzestrzenia się w naszej części Europy. Jest właścicielem słoweckiego Słownaftu. W zeszłym roku kupił stacje benzynowe w Słowenii. My za wiele nie wiemy o intencjach tego koncernu, potencjalnego nabywcy. Wiemy jednak, że jego udziałowcem jest miliarder rosyjski. I nie sam MOL jest pewnym problemem i znakiem zapytania, ale zupełna reorientacja polityki energetycznej premiera Orbana. Węgierski łącznik, potencjalny węgierski łącznik, to nie jest łącznik z Zachodem. To jest łącznik z Kremlem, czego świadectwem jest kontrakt na 15 lat uzależniający Węgry od dostaw gazu rosyjskiego z pominięciem Ukrainy i uzależnienie rozbudowy elektrowni atomowej w PAKS od nie tylko rosyjskich kredytów, ale rosyjskiej technologii. O szczepionce Sputnik nie wspomnę. Także są obawy, są niepokoje, ale przede wszystkim jest ogromna niewiedza. Po wielokrotnym przekroczeniu przez zarządy firm zainteresowanych, to znaczy PGNiG również, bo jest włączony w tą całą kombinację, ale przede wszystkim Orlen i Lotos, terminów danych na wyjaśnienie tej sprawy przez Komisję Europejską. Powody do niepokoju są, powody do pytania na poziomie parlamentarnym jak najbardziej. Pan poseł Tadeusz Aziewicz. Szanowni Państwo, wielokrotnie przestrzegaliśmy przed fuzją, która sprowadza się w ogromnym stopniu do rozbioru Lotosu. Lotosu, który ciągle jeszcze jest jednym z fundamentów kapitałowych rozwoju polskiej gospodarki i był, bo ta rola maleje, bardzo ważnym elementem w kontekście kreowania układu konkurencyjnego w sektorze paliwowym, a jak wiemy, w czasie szalejącej inflacji każdy układ konkurencyjny jest wartością. Rząd wielokrotnie zapowiadał, że ostateczną decyzję podejmie w formie uchwały Rady Ministrów. Póki uchwała taka nie zapadła, uważam, że jeszcze wszystko można zatrzymać i gorąco o to do rządu apeluję. Jak powiedział już pan eurodeputowany Lewandowski, my w przededniu tak ważnej decyzji bardzo niewiele wiemy o potencjalnych partnerach, nie wiemy też nic praktycznie o ekwiwalentności transakcji. Pojawia się pytanie, czy sytuacja, kiedy świat, Europa znajdują się w kłopotach wywołanych pandemią, czy to jest dobry moment do wyprzedaży, jeżeli w ogóle taką wyprzedaż dopuszczamy, pereł narodowego majątku. Dlatego będziemy pytali, chcemy wyjaśnić wszystkie okoliczności związane z tą sytuacją. Zwracam też uwagę na to, że wzrost cen w Polsce w sporym stopniu wynika z polityki prowadzonej przez Putina. Polityki, która jest kwestionowana przez pisowski rząd. Kwestionowana też jest inwestycja Nord Stream 2. I tu jednocześnie dowiadujemy się, że rzeczywiście nasze dobra narodowe będą sprzedawane w firmie, która jest bardzo blisko owego węgierskiego łącznika, jak tutaj słusznie nazwał pana Orbana eurodeputowany Lewandowski. Ta sytuacja jest szczególnie niebezpieczna w kontekście fundamentalnych narodowych interesów. Wzywamy PiS do otwartej debaty na ten temat, a parlamentarzystów PiSu, którzy czują się jednak odpowiedzialni za majątek narodowy, do podjęcia aktywności, żeby tą funkcję zablokować, ciągle jest to możliwe. Dziękuję bardzo.